Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmiku na kanale Beauty Locum. Dzisiaj przyniósł kurier dwie paczki. Ja już je co prawda otworzyłam, ale dokładnie nie sprawdzałam, co w nich jest. Więc tak, tu jest jedna mniejsza paczka. Było to zamówienie z e-katalogu. Zrobiłam sobie dostawę bezpośrednią do klientki, no czyli do mnie. A dlaczego? Dlatego, ponieważ chciałam sobie skorzystać w następnym katalogu z darmowego takiego zestawu, o właśnie tutaj z Focusa, zobaczcie, za skorzystanie z e-katalogu. Moje zamówienie wyniosło ponad 250 zł na e-katalogu, no dlatego właśnie sobie w następnym, w szóstym katalogu wykorzystam kod, który prześle mi Avon właśnie za to zamówienie i będę sobie mogła wziąć te trzy produkty chyba za złotówkę, chyba, o ile się nie mylę. No dobrze, to wszystko, zaraz zobaczymy, co tutaj jest. Okej, wzięłam tutaj 5 Perfume Today, tych już ładnych nowych opakowaniach. Tu są 3 sztuki, 4 i 5. O, one się cieszą u mnie naprawdę popularnością. Do tego też dla klientka zamówiła dla męża męską wodę TTA, też już nowe, ładne opakowanie. Dobra, i przy skorzystaniu właśnie z zakupu jednej wody TTA mogłyśmy sobie dobrać, znaczy przynajmniej jednej wody Today, Tomorrow, Always, męskie lub damskie, mogliśmy sobie wziąć taki zestaw balsam Tomorrow i tusz Geniusz w kolorze czarnym. No więc ja sobie skorzystałam i wzięłam. To było za 19,99, pamiętam. Dobrze, i mamy tutaj katalog czerwcowy. Tak wygląda, z nowością okładkową. Mamy list z podziękowaniem za zamówienie. A tutaj jeszcze moja klientka zamówiła sobie te najnowsze unicornowe seria, tak, wyjdzie, na pewno wiecie dobrze o tym z katalogu. Ona sobie wzięła truskawkową mgiełkę i płyn do kąpieli właśnie dla swojej córeczki. Tak to wygląda. I w zamówieniu były również jeszcze dwie próbki naszych nowości Wild Country i tych najnowszych Rare Pearls Solar Narcissus. O! To. No i przechodzimy teraz do tego dużego opakowania, dużej paczki. Też już jest ona otwarta, żeby po prostu nie robić tego na wizji, nie przeszkadzać i tak dalej. Dobrze, kochani, na początku ukazują się nam kolczyki. Wzięłam sobie kolczyki z Focusa, z oferty demo. Ja już Wam powiem, gdzie ona jest. Na stronie 45. O, to jest ten zestaw. I już Wam pokazuję, jak one wyglądają. Zobaczcie, o, przybliżeniu. Jedne są takie z takimi chwościkami, te są wiszące, tutaj są też wkręty. O, taki zestaw, fajny. I ja pozwólcie, że sobie właśnie włożę te chwościki, te takie największe. I zobaczycie, jak one będą wyglądały na uchu. O, tak. I kolejny. Tak, no i zobaczcie, jak Wam się podoba. O, a reszta jest też wkręty, poza tą jedną parą taką większą, to jest takie na haczyki, o, tak bym powiedziała. Ładnie wyglądają, prawda? Zobaczcie. Tu są też motylki i takie wszystkie są delikatne, takie fajne kolczyki. Dobra, i one kosztowały 23,99. Tak jak mówię, to jest oferta demo. One będą w sprzedaży regularnej w katalogu szóstym, czyli czerwcowym, tak? Już posługujemy się teraz miesiącami. No i tak, teraz moi drodzy, mam tu też dwie wody. Te najnowsze, Solar Narcissus. Narcissus, no chyba Narcissus, tak się to wymawia, tak mi się wydaje. Jedna jest w folijce, druga jest już odpakowana, bo powiem Wam, nie mogłam się doczekać testowania. No i otworzyłam, zobaczcie, ładna buteleczka złota, taka ombre. I zapach też jest bardzo ciekawy. Taki, powiedziałabym, bardziej chyba wieczorowy, nie wiem jak myślicie, chyba że jak lubicie takie mocniejsze zapachy na co dzień, to też możecie sobie go wziąć na co dzień.
Tutaj nutami w tym zapachu będą, już Wam zaraz powiem, to będzie złoty narcyz, liście fiołka i piżmo. O, i tak wygląda buteleczka, piękna. Możecie ją jeszcze zakupić w Focusie za 29,99. Ja sobie ją wzięłam tutaj w tym zestawie, o, tym tutaj, z końca strony. I do tego tą drugą dostałam w zestawie dla lidera. O, i dlatego mi się tutaj skumulował mi się ten zapach. Little Black Dress, już nie pamiętam, komu ją kupowałam. Słuchajcie, nie wiem, muszę posprawdzać, dlaczego mam tą wodę, nie pamiętam. Dobra, tutaj też coś mamy, naszyjnik, właśnie wzięłam sobie naszyjnik, bo teraz sezon komunijny, być może przyda mi się jakiś do dłuższy do sukienki, nie miałam jeszcze takiego dłuższego, więc Wam pokażę, jak wygląda. O, wzięłam sobie ten, on się nazywa Marine, z takimi muszelkami, z muszelką, tak? To jest muszelka, nie, takie dwie muszelki jakby, zobaczmy. Tak to wygląda, zaraz zobaczymy, jak długi jest. O, sięga aż tutaj za biust, o, zobaczcie. No tak fajnie dzwoni, nawet. No, dobra, podoba mi się, co zostaje w nim. Dobra, zostanę w nim. Dobrze, tutaj widzę też coś. Ring set. Tu są jakieś pierścionki. Nie wydaje mi się, żebym ja jakieś pierścionki zamawiała. Może jakaś, któraś z moich klientek. Wiecie co, naprawdę muszę sobie to przypomnieć. Właśnie sobie. Co za pierścionki? Kto zamawiał pierścionki? No w każdym bądź razie ja je tutaj znalazłam. No i no ja na pewno ich nie zamawiałam. Są takie małe jakieś pierścioneczki, nawet jakiś najmniejszy rozmiar, nie wiem, może dam je mojej kuzynce, jeżeli to nie ja zamawiałam, ale pięknie, pięknie wyglądają, natomiast no nie mój rozmiar, szkoda. No jeszcze ten ewentualnie, ale nie, też jest za ciasny. No i tak się właśnie zastanawiam, skąd one tu w moim zamówieniu, tak samo jak ta Little Black Dress, czy po prostu ja mam sklerozę i nie pamiętam, nie wiem. Muszę popatrzeć na fakturę. Nie wydaje mi się, żeby ktoś zamawiał mi te kolczyki, te pierścionki. No dobra, no to mniejsza z tym, idziemy dalej. Nowość, Mango Bay, to też z Focusa, bardzo byłam ciekawa najnowszego zapachu, który oczywiście wejdzie dopiero, Senses. Mango, fajne mango, Polynesian Paradise, Tropical, mango i pineapple, czyli ono jest pomieszane z ananasem, tak? Mango i ananas, faktycznie, czuć tutaj te dwa owoce. No, buteleczka fajna, wakacyjna, bardzo ładnie. Wzięłam sobie od razu to duże opakowanie, tak? Bo ono jest zawsze ekonomiczniejsze i też to było z Focusa. Dobra, dla moich dziewczyn z tej serii truskawkowej, unicornowej jest mydło do rączek, przepraszam, oraz żel. Zobaczymy, jak pachnie. O! No, truskaweczka. Truskaweczka, taka nie bardzo słodka truskaweczka i mydło w płynie. Zobaczmy też, czy to jest ten sam zapach? Ten sam. Dobra, dziewczyny się ucieszą. To. Okej. Wild Country, moi drodzy. Wild Country Spirit, najnowsza woda. I to jest też chyba z zestawu dla lidera, o ile się nie mylę. Męska woda, już trzecia w serii Wild Country. Zobaczcie, teraz zielona, taka butelkowa zieleń. Jak pachnie. Musiałby to ocenić mój mąż, czy będzie mu się podobała. Oj, na razie jest za dużo spirytusu. Dobra, ale rzeczywiście ma jakiś taki bardzo podobny składnik do tej wcześniejszej. Ale jeszcze muszę trochę poczekać, aż wyparuję
spirytus i wtedy ocenimy. Dobra, proszę bardzo, tak wygląda. Och, ale teraz rzeczywiście faktycznie męsko mi tutaj czuć. Dobrze, jeżeli zrobiło się, słuchajcie, zamówienie na kwotę, przypomnijcie mi 200 zł, już muszę poszukać sobie w pokusie przez pierwszy tydzień, tak? Ta oferta była na pierwszy tydzień, o, chodzi mi tutaj o to. Przy 200 zł, tak, przy 200 zł mogłyśmy sobie wziąć ten zestaw za 19,99. No i ja sobie wzięłam balsam, żel pod prysznic nawilżający i krem do rąk. Te trzy rzeczy za 19,99. Z nowości, zobaczcie jakie piękne opakowania serii Avocado z Avon Care wyjdą. Zobaczcie, ja sobie wzięłam właśnie tukana przepięknego. Nie będę go otwierała, no bo jeszcze mam bardzo dużo kremów. No więc tak, tak to wygląda. Bardzo ładne. Są jeszcze balsamy do tego nawilżające. Dobrze, wzięłam sobie, kochani, też z jakiejś tam promocji Inca de Sens i Viva La Vita. Jak przy zakupie dwóch, jeden kosztuje 29,99. Moja klientka wzięła ten kremik taki nawilżający, wypuszczający na suche partie ciała z Planet Spa. Ja w ramach tego, że prowadzę dla Was szkolenia, dostałam pakiet najnowszych maseczek. O, to jest ta Peel Off z ogóreczkiem i ogórkiem i aloesem. Tutaj jest woda różana, masło shea. Tu jest awokado i banany, bananowa. I to są cztery, tak? Chyba jest zestaw czterech. O, i to dostałam i to oczywiście, kochane, też powędruje do moich nowych klubowiczek, które właśnie w maju, co ja z tym marcem? W maju założą sobie konto albo po prostu złożą pierwsze zamówienie ze swojego konta w klubie Avon, właśnie założonego przez mój link rejestracyjny. Pamiętajcie, zawsze ten link znajdziecie w opisie i do Was będą szły te niespodzianki. Dołożę Wam właśnie tutaj po takiej masce. Maseczce. Co my tutaj mamy? Tu dla mojej klientki, też go uwielbia tak samo jak ja, ten odżywczy dwufazowy olejek arganowy. Mieszamy po prostu dwie fazy i wtedy psikamy na włosy. Tutaj znowu też skorzystałam z oferty, słuchajcie. A, już wiem skąd ta woda, przecież Little Black Dress, no pewnie, to jest ten zestaw, tak, przy zakupach za 250 zł i kupieniu jednej rzeczy do stóp, właśnie, ja sobie zakupiłam ten balsam, chyba tak to było, ten zestaw miałyśmy za 5,99, chyba dobrze myślę, tak, ten zestaw był za 5,99, no właśnie, przy okazji, tego oczywiście się za dużo nie ma, kremów do stóp, więc chętnie sobie wykorzystam. To jest ten akurat z kwasami AHA, zmiękczający na zrogowaciałą skórę. Mhm. Dobrze, tutaj mamy gel shine, no właśnie, Luscious Rose, ja sobie wzięłam taki piękny. Ale ładny, jaka ładna czerwień, róż taki, przepraszam, gel shine, nowy kolorek, zobaczmy, piękny, ja bardzo lubię te kolorki, o, super, już nie było sobie, zrobię manicure właśnie z tym kolorkiem, bardzo ładny. Tak, to dla mnie, no podoba mi się, taka fajna, nasycona, fajny nasycony róż. Mhm. Dobrze, tutaj mamy próbki. Próbki dostałyśmy przy okazji właśnie zakupu zestawu z tej końcowej strony. Tak, to było dołożone 6 katalogów, próbeczki, właśnie je tutaj widzę, tak, najnowszego kremu z witaminą D. Tu jeszcze powinna być mgiełka mango i jest tam mgiełka mango, zaraz ją próbujemy. Czy to też z ananasem? Też. Mhm. Czuć tego ananasa, tak, i mango, tak.
Tutaj widzę ten żel najnowszy Senses. On był z katalogu, nie z Focusa, on już był z katalogu. Podobno zapach unisex z olejkiem kamforowym i eukaliptusowym. No podobno dla mężczyzn i dla kobiet, ale ja... No w sumie faktycznie jest taki orzeźwiający, mogłabym się jeszcze w nim umyć, ale chyba ten zostawię mężowi, a ja zdecydowanie wolę Mango Bay. O tak, to równo się podzielimy, sprawiedliwie. Co jeszcze tutaj mam? No mam, słuchajcie, nowość, tak, jedna była w zestawie dla lidera, a druga z końca strony z Focusa, także wy jako konsultantki też mogłyście sobie spokojnie już przetestować. No i dobra, otwieramy, to jest ten najnowszy krem, właśnie skończył mi się krem na dzień, bardzo jestem jego ciekawa, czy fajnie tak nawilża, jak został zareklamowany. Już otwieramy, kochani. Totalna nowość, podobno na dzień i na noc. W takim pięknym niebieskim słoiczku. Zobaczcie, jak ładnie to wygląda. Z prowitaminą D. Okej, już sprawdzamy konsystencję. Czy ma jakiś zapach? Zaraz zobaczę. Taki bardzo delikatny. Tak, i wiecie co, to jest taka forma kremo żelu tak naprawdę. Czuję tutaj taki delikatny żel na ręku. No, bardzo jestem ciekawa. Tutaj sobie stąd wezmę, zobaczmy. O, taka konsystencja bardzo delikatnego kremiku rzadkiego. Już sobie wsmaruję to w dłonie. No, mam teraz takie uczucie, słuchajcie, jakbym sobie pomoczyła wodą ręce, jakby były mokre. Zobaczymy, jak szybko się wchłonie ten krem. No i od jutra rana już będę testowała. Fajnie. Nowy New Hydra Pro Vita D Water Cream. Rzeczywiście water cream. Naprawdę ja czuję, jakby te ręce były mokre, polane wodą, czymś mokrym. No, dziwne uczucie. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało na skórze, jak się będzie skóra czuła. Mam dwa takie kremy, czyli jeżeli się sprawdzi, to fajnie. Dobrze, kochani, teraz Focus na czerwiec. Katalogi. Tu jeszcze też mam ulotkę właśnie męskiego Wild Country. Może dostałyście również w swoich zamówieniach. Również jedna z nowości fokusowych, tak? Avon Care, taki krem z witaminą E i makadamią. Akurat ja sobie wybrałam do skóry bardzo suchej, bo też będzie taki niebieska wersja do normalnej, ale ja wzięłam tą bursztynową. Tu jest 100 ml. Otwórzmy sobie. Bardzo taki przyjemny kremik. No, gęstawy. To jest chyba do twarzy, do rąk i do ciała, tak mi się wydaje, 3 w 1. Dobra. Delikatniutki zapach, więc myślę, że i dzieciom spokojnie możemy buźki smarować. O, właśnie. Ten mój kremik ziali będzie się niedługo mi kończył dla dziewczyn, więc mogę sobie użyć akurat te. Dobra, fajnie. I to są też z Focusa zapowiedzi nowości. Dobra, co my tutaj mamy? Słuchajcie, tu została mi dołączona szminka z poprzedniego zamówienia. To jest koralowa, nasza Lux, ta właśnie z serum. Tu mam błyszczyk Nude, chyba tak, Nude z serii Mark. Ja bardzo jej lubię te przezroczyste właśnie. O, mam też przezroczysty Clear, ale wzięłam sobie też Nude. O, czekajcie, to jest Clear, a to jest Nude. O, tak to wygląda. Nie będę ich jeszcze rozpakowywała, bo jeszcze mam tam swoje błyszczyki. Wzięłam sobie próbeczkę Pirki Peony z tego właśnie Luxa. Tak. Mam, słuchajcie, też te najnowsze serum do stóp. Właśnie jestem go bardzo ciekawa, bo to jest właśnie wygodna pompka. Zaraz sobie zobaczymy. To jest do stóp, ale sobie
nałoży. Mięta, zdecydowanie. Rzeczywiście, faktycznie jest tutaj mięta. I tu witamina E. I to jest taki rzadki dosyć krem. Także tak to wygląda. Ja już sobie jakoś wezmę chusteczkę, żeby zmyć. Dobra, ja już dzisiaj wieczorem testuję na stopach. I jeszcze dwie rzeczy, dwie szmineczki. Bardzo ich jestem ciekawa. To jest tej serii mark takiej Bloom, tak? Tak chyba tam było nazwane w katalogu. I to jest Love Me Not kolor. Zobaczcie, tak wygląda. Bardzo mocny kolorek. Czy ona jest matowa? Kochani, dobra, ja sobie kładę tutaj na siebie zaraz, na siebie, na moje usta ten kolor, ale mam tu już kolorek nałożony mojej ulubionej pomadeczki. Zobaczmy. Wyjechałam. O, w kredce fajnie. Fajnie się precyzyjnie maluje. O. I tak wygląda kolorek Love Me Not. No, dobra. I tu jest shapener, czyli tu jest... Jejku, jak to się robi? Co to jest? Temperówka, ja wiem, ale jak on to się nakłada? Dobra, dobrze, wszystko to ogarnę za chwilkę. Tak wyglądają te najnowsze kredeczki, szminki w kredce. No, dosyć taki fajny, zimny róż. Dobra, a teraz przetestujemy pomadkę z Focusa. Tutaj tą miętową z Color Trend. Creamy Delicious Matte Fresh Liquid Lipstick. O, wzięłam sobie w kolorze Frozen Yogurt. No dobrze, to jak przetestowałyśmy tą nowość w kredce, to teraz przetestujemy właśnie ten Color Trend. Już patrzę, Frozen Yogurt. Pozwólcie, że sobie zmyję tą pierwszą szminkę z ust. Dobra, ścieramy. Czekajcie, wezmę sobie jeszcze lustereczko. I przetestujemy. Takie mam malutkie tutaj lustereczko. Nie mam drugiego w domu, nie wiem, gdzieś mi się zapodziało. Dobrze, ale testujemy Frozen Yogurt, tą matową. Zaraz zobaczymy. W ogóle najpierw na ręku. Na ręku. No, wygląda fajnie. Brudny róż to jest właśnie ta. Ta to jest ta pierwsza, którą miałam na ustach, a to jest właśnie ten Frozen Yogurt. No, mat, prawdziwy mat. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Aha. Fajnie. Efekt taki chłodzenia, takiej mięty czuć. Może dlatego takie niebieskie opakowanie miętowe jest. Bardzo podobny kolorek, wydaje mi się. Ten bardziej zgaszony. Bardziej jeszcze brudny. Bardziej brudny róż. Tamten Love Me Not był... był jaki? Bardziej w fuksję wpadający, a ten jest bardziej stonowany. Tak wygląda. No, dobrze trafiłam z kolorem. Czuję właśnie mrowienie, taką miętę. Czy to ma mrowić, czy to ma powiększać usta? Nie wiem, liquid lipstick, ale nic tu nie mówią o powiększaniu się ust. O, i tak wygląda. Bardzo leciutko ją czuję na ustach. W ogóle prawie jej nie czuć. Zobaczymy, jak zestygnie. Dajcie znać, który Wam się bardziej podoba. Dobra, no i tak. Dobrze, to już było chyba ostatnia rzecz. O, i to ona tak wygląda. Ona jest jeszcze w Focusie za 10 zł, 9,99. Tak wygląda. Cały czas czuję miętę i mrowienie.
Tak, miętę chyba. Takie chłodzące coś na ustach. Dobrze. No i też katalogi, moi drodzy, i też zapachowa karta z 6 zapachami. Można pociąć, jeżeli są tu perforacje, można przedrzeć i dać naszym klientkom do zamówienia, żeby poznały, zapoznały się z zapachami, tak, te, które jeszcze nie znają. O właśnie, one są w sumie bardzo podobne, co? Widzicie tu jakieś różnice? Ta bardziej brudny róż, ta bardziej fuksja, prawda? Zgodzicie się ze mną. Dobrze, to ja już kończę. Jak zwykle zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie do mojego klubu Avon, do mnie, do mojej drużyny dziewczyn. W maju są nagrody przewidziane dla Was, maseczki. Również obejrzyjcie sobie mój poprzedni filmik, tam też pokazywałam, co do Was trafi. Także porozdzielam sprawiedliwie te rzeczy między Was i bardzo Was serdecznie zapraszam. No to co, żegnamy się już. Kolejny filmik to chyba będzie Denko, a ja się już z Wami żegnam. Pa, pa, trzymajcie się, cześć.